Witajcie, a może bardziej na miejscu byłoby powiedzieć szczęść Boże w kontekście do tego, o czym chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć. Chcę Was zaprosić na odcinek poświęcony obornikowi. Chcę trochę opowiedzieć, czym jest obornik i jakie ma znaczenie w uprawie polowej czy w ogrodnictwie. Obornik jest to jeden z najlepszych, w dodatku naturalny azot. Jest to również źródło innych minerałów, takich jak fosfor czy potas. Jest to taki, można powiedzieć, kompleksowy nawóz. A właśnie znajduje się przed pryzmą, pozostałościami pryzmy po moim oborniku. Został on tutaj złożony, składowany około 12-8 miesięcy temu, ponieważ dowoziłem go tutaj sukcesywnie przez kilka miesięcy. Leży tutaj od końca zimy, można powiedzieć. Obornik doceniają wszyscy, którzy uprawiają ziemię, którzy uprawiają ogródki działkowe. Ma on bardzo szerokie zastosowanie. Ale żeby zadziałał prawidłowo przeszedł proces fermentacji, humifikacji, rozkładu, musi być po pierwsze wytworzony w prawidłowy, właściwy sposób. Opowiem może na podstawie mojego gospodarstwa, ponieważ nie będę wypowiadał się tutaj na temat innych, ale jak to się odbywa w moim gospodarstwie, w moim małym, rodzinnym gospodarstwie. Mam to szczęście, że posiadam kilka sztuk bydła. Są to i krowy, i cielaki, jak również dyki opasowe. Staram się w naturalny sposób podchodzić do szeroko rozumianego pojęcia rolnictwa. Staram się nie stosować, i o ile nie ma takiej potrzeby, nie stosować żadnej chemii, w odpowiedni sposób podchodząc, siejąc, traktując glebę, w większości przypadków pozbywam się tych niechcianych przeze mnie zabiegów. To ma na celu uzyskanie dobrej jakości paszy. To ma na celu wytworzenie, produkcję, że tak to nazwę, produkcję zdrowego, ekologicznego obornika. Moje zwierzęta żywione są głównie paszą, wyprodukowaną paszą, która powstała w moim gospodarstwie. Jest to głównie, jest to siano. Jest to również ziarno zbóż, które w gniotowniku przetwarzam na płatki zbożowe i tym właśnie karmię moje zwierzęta. Jest to również w okresie sezonu, w okresie wiosenno-jesiennym, jest to również trawa. Są to również użytki zielone, na które od czasu do czasu moje krowy, moje bydło jest wyprowadzane. Wszystko to powoduje to, że powstaje ekologiczny, zdrowy obornik. I teraz, żeby ten obornik we właściwy sposób przeszedł ten proces fermentacji, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki. Przede wszystkim składowanie. Składowanie najlepiej jest wykonać oczywiście na płycie gnojnej. Wiadomo, jest to kosztowne, ale moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie. Tak, aby zapewnić mu optymalne warunki, uwzględniając w tym warunki atmosferyczne, tak jak upał, wysokie temperatury czy opady deszczu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście płyta gnojna, ale wiadomo, jest to kosztowne. Można robić to na pryzmie. Można to robić na pryzmie, starając się tą pryzmę uformować w taki sposób, żeby miała jak największą powierzchnię, tak aby po prostu zminimalizować te wszystkie straty. Dobrze byłoby czasami też robić to w takim miejscu, żeby deszcz nam nie wypłukiwał tych wszystkich cennych składników, które powstają właśnie z tego obornika. Do fermentacji obornika potrzebna jest również woda, wilgoć. Żeby nie było takiej sytuacji, jak powiedzmy tutaj, że gdzieś tam tutaj to zalega bez dostępu właśnie tutaj wody i tworzy się właśnie taka sytuacja, że to gnije, to pleśnieje i tak dalej, i tak dalej. Prawidłowo rozłożony obornik wygląda właśnie tak. Do ochrony pryzmy z obornikiem można wykorzystać mączkę bazaltową, posypując taką pryzmę, aby zminimalizować te straty tych cennych składników. Można również przelewać, jeżeli dokładamy nowe partie, przelewać to
rozcieńczonym humusem, który też ma na celu zabezpieczenie, a przede wszystkim związanie azotu, który znajduje się w oborniku, aby zminimalizować te straty cennego, jak na dzisiejsze czasy, azotu. Jeżeli jesteście ogrodnikami, działkowcami, osobami, które w świadomy sposób chcą uprawiać swoje rabaty, swoje małe poletka, polecam również wytwarzanie własnego przefermentowanego, przekompostowanego obornika. Można kupić gotowy, granulowany, suszony obornik. Oczywiście nie mamy tutaj pewności, jak on powstał, z czego on powstał, z czego został zrobiony. Więc polecałbym zakup od jakiegoś rolnika. I tutaj bez obawy, bo składując taki obornik, robiąc jakieś miejsce na niego, możemy, tak jak już wcześniej mówiłem, możemy posypać go mączką, co przyspieszy procesy, zabezpieczy, możemy przelać humusem. Więc większość tych patogenów, które ewentualnie by się tam znalazły, zostanie zneutralizowanych, przejdzie to odpowiedni proces. Bez obaw możemy taki obornik wykorzystać na swoje działki. Pytanie, kiedy stosować obornik i jak uprawiać po oborniku? Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem, po pierwsze, stosowania obornika na jesieni. Na jesieni moim zdaniem są najlepsze ku temu warunki. Po pierwsze pogoda, po drugie spora wilgotność powietrza. Po trzecie wiąże się to również z uprawą jesienno-zimową na zimę. Ja jestem zwolennikiem jednak uprawy orkowej i taką będę polecał, taką preferuję jak najbardziej. Są różne głosy, które mówią, jakie są wady uprawy orkowej. Jeżeli tu chodzi o stricte uprawę orkową, czyli orkę, to tutaj wypowiedzieli się naukowcy. Okazuje się, że głosy są podzielone mniej więcej po połowie, czyli 50 do 50. Także nie można tutaj jednoznacznie z naukowego punktu widzenia powiedzieć, że uprawa orkowa jest zła, niewłaściwa, szkodzi. I nie można też powiedzieć, że jest dobra i wskazana. Ja sobie odpowiedziałem na to pytanie, na czym mi najbardziej zależy. Najbardziej mi zależy właśnie na ekologii. Uprawa orkowa, czyli orka, przekopywanie, czy mieszanie ziemi z obornikiem w jakiś inny mechaniczny sposób, ma na celu jedno. Po pierwsze, no właściwie dwie rzeczy. To jest taki pakiet dwa w jednym. To jest oczywiście moje zdanie. Po pierwsze, wymieszamy nasz obornik z glebą, z ziemią, z tą właściwą ziemią. Po drugie, pozbywamy się niechcianych chwastów. Ktoś kiedyś mi napisał, że ziemia nie chce być naga, więc dąży do tego, żeby pokryć swoją powierzchnię zielenią, żeby nie następowała erozja wietrzna i tak dalej. Słuchajcie, to jest prawda, jak najbardziej prawda. Przekopując, orząc tą ziemię, pobudzamy chwasty, pobudzamy rośliny do wzrostu i właśnie zima, okres zimy, mrozy zrobią swoje. Tak samo jest w przypadku, tutaj przytoczę przykład mojego gospodarstwa, gdzie wiele upraw jest upraw ozimych, sieje zboża o zimę. Powoduje to, że oczywiście muszą być w odpowiednim czasie, terminie wysiane. Zrobiłem ostatnio taki rekonesans po polach. Przeszedłem się po polach, nie tylko moich, ale tutaj okolicznych mieszkańców, rolników. I zauważyłem jedną rzecz, że te zboża, które były zasiane wcześniej, a pogodę mamy w tej chwili, no trochę nam się ten klimat zmienia. Mamy przez dłuższy czas utrzymujące się ciepło. Powoduje to, że powschodziły chwasty. I powiem Wam szczerze, że wygląda to w niektórych przypadkach makabrycznie. Nie oznacza tutaj, że zostały źle wykonane zabiegi. Moim zdaniem trochę pospieszył się rolnicy, którzy to zrobili. I teraz prawdopodobnie potrzebny będzie jakiś oprysk na chwasty. Nie powiem, że na moim zbożu tego nie ma. Też to występuje, ale naprawdę
w znacznym ilości, w znacznym stopniu, w minimalnym stopniu, żeby było jasne, w minimalnym stopniu przyjdzie mróz, zapowiadają nam na następny tydzień już pierwsze mrozy, przyjdzie mróz i zrobi swoje, zboża zostaną. Wykonując orkę, pozbywamy się większości chwastów. Nawet jeżeli, tak jak już mówiłem wcześniej, pobudzimy któreś do wzrostu, to siejąc, nie pozostawiając tej ziemi nagiej, jeżeli mówimy tu o uprawach, możemy tutaj również posiać przedplony, oplon, przedplon. Przedplony możemy posiać tak, aby ta ziemia na zimę nie została naga. 2 lata temu zdecydowałem się przesadzić moje drzewko, posadziłem kilka drzewek owocowych. Okazało się, że niefortunnie posadziłem je na żyłach wodnych. Te drzewka przez kilka lat po prostu niewiele mi urosły, więc postanowiłem, że je przesadzę. Zasiałem między nimi trawę. Okazało się, że wdał mi się pesz w tą trawę. Cóż było robić? Postanowiłem, że zrobię głęboką orkę. I wyobraźcie sobie, że to było dobre posunięcie. Przeorałem, co prawda, na wiosnę. Wczesną wiosną przeorałem to, ale pesz zniknął. Pesz zniknął, pojawiały się gdzieś tam pojedyncze fragmenty. To jest właśnie, świadczy o tym, że to jest doskonała walka z chwastami. Jak mówiłem, nie stosuję żadnych środków chemicznych, również na chwasty, także stosując odpowiednią agrotechnikę, możemy się części tych problemów pozbyć. Wspomnę jeszcze trochę o oborniku. Poza wymienionymi wcześniej minerałami, składnikami, występują jeszcze kwasy humusowe oraz różnego rodzaju pożyteczne mikroorganizmy. Gdy one się wraz z obornikiem przedostaną do gleby, po zmieszaniu z tą glebą, trzeba stworzyć im odpowiednie, optymalne warunki. I temu właśnie ma służyć orka. Musimy napowietrzać, natleniać glebę, aby pozbywać się za pozostałości po dwutlenku, pozostałości dwutlenka węgla, stwarzać im jak najbardziej dogodne warunki, ponieważ w tej wierzchniej warstwie mamy pożyteczne szczepy bakterii tlenowych. Nie orząc, nie spulchniając ziemi, nie przekopując ją, bo może to być w ten sposób w przypadku działkowców, w przypadku ogródków, nie przekopując tej ziemi, nie spulchniając jej, powodujemy to, że te bakterie mają coraz gorsze warunki. Co za tym idzie, ich funkcje są coraz bardziej ograniczane. Mało się też dziś mówi na temat tak zwanej stopy płużnej. Niewiele osób sobie zdaje sprawę, czym jest stopa płużna i jak powstaje. Stopa płużna powstaje w wyniku wypłukania przez deszcz, przez wodę, wypłukania tych najcenniejszych, najdrobniejszych składników pokarmowych, wszelkiego rodzaju próchnicy, do tych najdrobniejszych składników wypłukiwania w niższe partie gleby. Zazwyczaj jest to około 30 cm i niżej. Jest to moim zdaniem duże marnotrawienie tychże składników, które przez wiele lat powstawały, tworzyły się. Produkowaliśmy je w glebie. Dlatego no może nie sięgniemy do tych 30 cm w głąb, ale uważam, że jeżeli wykonujemy orkę, orzemy, możemy również naruszać tą strukturę, tą bryłę, która powstaje na tych 30, około 30 cm, powinniśmy również głęboszować. Możemy to również nakłuwać, taką glebę możemy nakłuwać, też powodować to, że ta struktura jest naruszana, powodować, że będziemy tam gromadzić zapasy wody na bardziej suche dni. Powoli zakończę ten swój odcinek, jednocześnie zapowiadając swego rodzaju taki mini cykl. Postaram się w krótkich odcinkach zrobić również na temat kompostu, film na temat mączki bazaltowej, ewentualnie jeszcze na temat urzeźniaczy. Postaram się pokrótce, chociaż tych odcinków, tych filmów już było wiele,
ale postaram się jeszcze raz tak poukładać to wszystko, podzielić się swoimi doświadczeniami. A dzisiaj, słuchajcie, kończę. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję Wam za obejrzenie, a za ewentualne komentarze. No i niech Wam Bóg błogosławi. Niech Wam się rodzi. Niech Wam się układa, jak sobie zaplanujecie. Trzymajcie się i do następnego.